Witam Państwa, mój gość w studiu to senator Ireneusz Niewiarowski. Dzień dobry, witam serdecznie panie senatorze. Właściwie można powiedzieć, że cały tydzień zdominowany przez jeden temat, raport MAK-u na temat katastrofy smoleńskiej i bardzo różne reakcje po stronie polskiej, ale oczywiście przeważają te reakcje krytyczne w stosunku do raportu i zapowiedź, no właściwie nie wiadomo czego, bo rząd mówi o raporcie ministra Millera jako kontrraporcie do tego raportu. Polacy tak naprawdę nie wiedzą, co to oznacza dla sytuacji międzynarodowej tego dokumentu, no bo w końcu MAK to międzypaństwowa komisja badania wypadków lotniczych. Tak, no tu wiele rzeczy występuje naraz. Z jednej strony niesprawiedliwy, w tym sensie niesprawiedliwy, że pomijający relacje z zachowań wieży, czyli strony rosyjskiej w tym tragicznym wydarzeniu, a z drugiej strony histeria, którą wywołuje opozycja i której tak naprawdę nie tyle zależy na wyjaśnieniu wypadku, tragedii, ale dołożeniu rządowi. Moim zdaniem rząd zachowuje się właściwie. Premier nie jest partnerem dla MAK-u, to jest premier naszego państwa. On się zachowuje tak, jak się powinien zachowywać, z jednej strony dążąc do wyjaśnienia całej prawdy, a z drugiej też reprezentuje nasz kraj, musi myśleć też o relacjach z Rosją, Rosja zresztą też powinna myśleć z drugiej strony o tym. I z jednej strony wcześniej już sygnalizowano, że raport MAK-u, który został przesłany zgodnie z konwencją chicagowską do Polski, nie jest właściwy. Polska strona przedstawiła swoje uwagi i tutaj złe zachowanie MAK-u. Część tych uwag uwzględniono, ale nie przeprowadzono konsultacji ze stroną polską. To jest błąd. No i tak trochę z zaskoczenia zorganizowano tą konferencję. I tutaj oczywiście nieładne rzeczy to jak gdyby takie socjologiczne podawanie na przykład kwestii nietrzeźwości generała kilka razy i tutaj nie możemy zapewne, bo przecież tego do końca nigdy nie wiemy, ale są pewne protokoły medyczne, podważać co do faktu, tylko sposób pokazywania tego faktu, który może przyciemniać pod całą resztę. I teraz premier to skrytykował, zapowiedział publikację polskiego śledztwa i odpowiednią drogę postępowania. Z jednej strony sygnał do rządu Rosji, bo MAK nie jest żadnym partnerem i premier nie będzie i nie powinien rozmawiać z MAK-iem, tylko z rządem. Jeżeli tutaj nie będzie partnerstwa, no to są międzynarodowe instytucje lotnicze i Polska tam wystąpi. Polska również dzięki konwencji, moim zdaniem dzięki konwencji, ma nagrania z wieży. I to zostanie opublikowane. Wcześniej przecież to byłoby nieodpowiedzialne. No tak, ale panie senatorze, ale też jakby ja widzę w tej całej sprawie tak tragicznej dla Polski, kilka warstw, ale one są wszystkie wykorzystywane politycznie. Tak. I tak naprawdę nie chodzi nikomu tutaj o... Myśmy tutaj w redakcji... No może nie nikomu, ja bym jednak tutaj bronił premiera i rządu, bo postępuje konsekwentnie i z prawem, czyli i naszym wewnętrznym, i tym wynikającym z konwencji chicagowskiej, a ciągle słyszymy, że mogło być coś innego, nie konwencja, no to jest absurd, to jest bzdura. Poważni prawnicy mówią, to jest najlepsze rozwiązanie możliwe. No, lepszego możliwego nie było. No tak, może nazwijmy wprost, no Prawo i Sprawiedliwość jakby cały czas szuka pretekstu, żeby uderzać. Natomiast ja chcę jeszcze tutaj o jednej rzeczy powiedzieć. Myśmy w redakcji tutaj z kolegami obejrzeli tą wizualizację nagrań fonicznych z obrazem. Ja nie widzę innej możliwości, panie senatorze, i podejrzewam, że większość ludzi, która by sobie zadała ten trud i obejrzała te ostatnie 15 minut, które są tam na tej wizualizacji, no tam jest ewidentna sprawa związana jednak z błędem naszej załogi, ponieważ jest moment taki, kiedy odzywają się urządzenia i wszyscy eksperci, piloci, eksperci mówią, pilot powinien zareagować na angielskie... Tam wiele jest błędów, nie włączenie tego urządzenia, czyli zły odczyt w związku z tym. W ogóle błąd był, że była wizyta
pieszona była. No tak, no ale to... Był błąd, że był wylot z Warszawy. No, ale to nie można powiedzieć, chyba w ten sposób dzisiaj mówić, bo każdy może zginąć na drodze, prawda? Nie, 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 no ale... W każdej sytuacji. Ale wiemy, ale to wytwarzało pewną atmosferę, właśnie też atmosferę nacisku, które pewnie nie można udowodnić, a wszyscy wiemy, że on oddziaływał na pilotów. Ja myślę, że większość Polaków na generała, nie ma... że również w jakiś sposób tam na stronę rosyjską, która pewnie nie chciała skandali dyplomatycznych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast właśnie taki jazgot i próba wykorzystania politycznego powoduje, że może umknąć pewna rzecz, że to nie jest tak, że my domagając się, musimy się całej prawdy domagać i doprowadzić do niej, i wtedy będziemy wiedzieli, mieli pełny obraz. Ale dzisiaj domniemywamy, że no to jednak zaważyły te decyzje, o którą przed chwilą mówiliśmy, o lądowaniu na przykład. Ale co nie oznacza, żeby nie pokazać całej prawdy i wszystkich wątków, ja myślę, ale większość... również nie zapomnieć, no bo to jest taka też ewidentna, pewnie będzie próba, żeby przerzucić na Rosjan winę. Nie, trzeba swoje winy też zbadać, rozliczyć i wyciągnąć wnioski, no żeby chociażby, co jest bardzo ważne, żeby się nie powtarzały takie sytuacje. Dwa momenty, o których żeśmy tutaj też u nas w redakcji rozmawiali, to jest nazywanie tego samolotu. Dla Rosjan był to samolot cywilny i oni inaczej się do tego samolotu nie zwracają, tylko używając nomenklatury statku powietrznego cywilnego. Rosyjscy nawigatorzy pytają polskich pilotów, czy lądowali już na wojskowych lotniskach. Odpowiedź padła tak. Czy wiedzą, jakie mamy urządzenia? Odpowiedź padła tak. Jakie są warunki atmosferyczne? Konsultacja z Jakiem 40, czyli z polskimi pilotami. Nie będę tutaj cytował słowa polskiego pilota, który określił bardzo dosadnie sytuację na lotnisku. Nie było prawa do lądowania żadnego. Ale teraz rosyjscy kontrolerzy, którzy naprowadzali ten samolot, działali pod silną presją też jakieś wierchuszki rosyjskie, bo tego też nie, też nie da się ukryć. No to się nie chcieli nie skandalu dyplomatycznego. W związku z tym jednym i drugim jakby no, zależało na tym, żeby to przebiegło prawidłowo. No i to przebiegało, a może się uda. Nie? No więc to jest to tragiczne hasło, które często... Ale i po rosyjskiej stronie, też, i po polskiej stronie, prawda? A może się uda. Tak, tak. No tutaj co do tych kontrowersji, ja tu nie chcę udawać fachowca, bo wszyscy dzisiaj są fachowcami w tej sprawie, ale tu słucham uważnie tych, którzy rzeczywiście się znają. Słyszałem pana Świątkowskiego, który mówił wyraźnie, że jego zdaniem też, że to nie był lot wojskowy, że to jednak jest cywilny. No, Rosjanie to wyraźnie twierdzą, u nas różne głosy słychać. Myślę, że ta zasadnicza różnica dla naszych telewidzów to należy wyjaśnić, że w przypadku lotu cywilnego to pilot decyduje, załoga decyduje o tym, czy ląduje, czy nie. W przypadku lotu wojskowego wieża może zabronić lądowania. Tak, no pilot musi wykonać bezwzględnie polecenie wieży. No i to też pokazuje jak gdyby pewien nieporządek prawny czy interpretacyjny. Już nawet przed samą wizytą, bo to dzisiaj... Ale to też, co uderza, panie senatorze, te ostatnie sekundy tego lotu, które mieliśmy możliwość wysłuchania, tam jest taki... Ja to tak odbieram. Bo padają komendy z wieży i tak jakby nasza załoga była całkowicie sparaliżowana, nie słuchała tych poleceń, no bo ten okrzyk automatu jest tak głośny, jest tak wyraźny, że aż... Ale tam jeszcze niezależnie od tego automatu, no, którzy mogli, podobno mogli ignorować z tego względu, że lotnisko nie było w pamięci tych urządzeń, komputerów i mogli to uznać, że to hałasuje, bo nie ma tego lotniska. Jest taka interpretacja, nie wiem, ale to jeszcze jest takie dziwne, chociaż polski odczyt z tych skrzynek może to wyjaśnić, jest dziwne, że drugi pilot mówi odchodzimy, a pierwszy jak gdyby nie reaguje. Już niezależnie od relacji z wieżą, tu jak gdyby wieżę zostawmy, to był jakiś taki, taka jakaś atmosfera dziwna, że no próbujemy. To jeżeli pierwszy nie reagował, to drugi powinien, ale są jakieś nowe wiadomości co do odczytów przez Polaków, skrzynki, że może to wyjaśnia. Panie senatorze, zdaje się, że ta tragedia będzie jeszcze długo żyła w polskiej polityce. Tak, dziesięciolecia prawdopodobnie. Może nie, oczywiście nie. Bo na ten raport będzie kontraport polski, na ten kontraport polski podejrzewam, że Rosjanie użyją jakiegoś następnego raportu i tak naprawdę ta dyskusja o roli... Pójdziemy do międzynarodowych instytucji, a to będzie trwało pewnie miesiącami, to nie, a latami.
i w związku z tym się będzie przeciągać, natomiast politycy nieodpowiedzialni będą to wykorzystywać do gier codziennych, politycznych, budząc atmosferę, napięcia, rzucając oskarżenia, zapominając o wyjaśnionych rzeczach i powtarzających w kółko nieprawdziwe tezy. No tak to jest i trzeba po prostu być na to przygotowanym, nie zgadzać się z tym i spokojnie reagować. Dziękuję bardzo. Senator Ireneusz Niewiarowski, Sławek Popiela. Dziękujemy za uwagę.